Lada dzień do swoich egzaminów maturalnych przystąpią rekordziści. Sporą ich grupę reprezentuje w kadrze trzecioligowców, m.in. Piotr Wyroba, Michał Groń i Marcin Kozina, którzy stanęli na tych kilka dni przed najważniejszym jak dotąd egzaminem w życiu przed naszą kamerą. Na ile czujesz się przygotowany do matury? Na pewno moim odwiecznym rywalem jest matematyka, a wreszcie przedmiotów czuję się, jak to mówi się na boisku, mocny. Jakoś to idzie powoli, lecz trochę koliduje się to z treningami, no i z jakąś ogólną codziennością w domu też jakoś nie jest. Nie ma za dużo chęci, żeby się uczyć. Myślę, że jestem bardzo dobrze przygotowany do matury. W końcu tyle lat nauki, na pewno coś napiszę, no. Nie obawiam się. Najważniejszy, najtrudniejszy egzamin, jaki dotąd zdawałeś? Zdecydowanie tak. Myślę, że tak. Jest to najcięższy egzamin. Będzie to bardzo ciężkie wyzwanie. Jak przyjąłeś informację o zmianie terminu? Więcej czasu na przygotowanie na pewno dla mnie, bynajmniej dla mnie było to naprawdę dobra informacja. Wolałem w normalnym terminie to pisać i tak samo normalnie uczyć się w szkole z nauczycielami, bo jeżeli jesteśmy sami w domu, to jest dużo ciężej się przygotowywać do tego samodzielnie. Przynajmniej ja mam tak na przykład z matematyką. Matura miała być w maju, przekładają nam na czerwiec, no i to jest taki dodatkowy stres. Ciągle się o tym myśli, no także nie jest łatwo. Bez egzaminu ustnego, to dobrze czy źle? Cóż mogę powiedzieć, dla mnie jak najbardziej jestem na tak. Jeżeli chodzi o język polski, to tak, a jeżeli chodzi o angielski, no to jakoś mi to obojętne. Chyba dobrze. Powiem szczerze, że najbardziej obawiałem się właśnie tych ustnych, a szczególnie języka angielskiego. Której części się najbardziej obawiasz? Matematyka, mój odwieczny rywal, niestety. Mam nadzieję, że ją tym razem pokonam. No to bezapelacyjnie matematyki. No chyba jednak pozostaję przy tym angielskim pisemnym. Po maturze, plany edukacyjne? Jakie plany? Jak na razie skupiam się na tym, gdzie jestem, czyli po prostu nagraniu w piłkę tutaj w rekordzie. Myślę o AWF-ie, ale co będzie, to czas pokaże. Bardziej plany sportowe. Chciałbym wiązać cały czas przyszłość z piłką. No to myślę, że to się okaże dopiero po ogłoszeniu wyników. Czy zdam, czy nie zdam. Mam nadzieję, że będzie to dobry wynik i dopiero potem będę myślał, co dalej.